Hej kochani, cześć! Z tej strony Sylwia i kanał Bajkowo. Dzisiaj ponownie laleczki Low Surprise. Dzisiaj wybrałam dwie takie piękne dziewczyny, z którymi będziemy się bawić ciastoliną Play-Doh. Mam tutaj naprawdę super walizkę, w której mamy mnóstwo ciekawych gadżetów, dzięki którym będziemy mogli wycinać, kroić, no i robić bardzo fajne kształty naszej ciastoliny Play-Doh. No a tą Play-Doh wykorzystamy, aby zrobić jakieś fajne ozdoby i nowe stroje dla naszych laleczek. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli chcecie to zobaczyć i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Moją walizkę otwiera się w ten sposób, tutaj są zameczki. I całość ze środka możemy wyciągnąć. Super, została mi taka walizeczka, do niej możemy schować na przykład nasze laleczki Low Surprise i zabrać je ze sobą na plażę. A tutaj mamy mnóstwo różnych foremek, więc zacznijmy zabawę. Ojej, ciekawe co to będą za eksperymenty. Mam nadzieję, że nie będę dziwnie wyglądać w tych rzeczach zrobionych z ciastoliny Play-Doh. No, zbliżają się wakacje i chciałabym wyglądać pięknie, a nie jakoś dziwacznie. Myślę, że laleczki Low Surprise nie mają się czego obawiać, bo zabawa będzie naprawdę super. Zacznijmy od zielonego koloru. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, co zrobię. Będę po prostu wymyślać na bieżąco. Zabrałam odrobinę zielonej ciastoliny. Mam tutaj wałeczek, foremkę trójkąta, kwadrat, kółko, takie jajo. Nożyk fajny, który się obraca, zwykły nożyk, nożyczki i jakąś taką fajną formę do robienia na przykład śmiesznych buziek. Więc chyba zacznę od rozwałkowania tej małej zielonej ciastoliny i zrobię z niej ozdobę na włosy, laleczki. Cieniutko rozwałkuję i wszystko teraz muszę pociąć na cieniutkie kawałeczki. O, takie malutkie paseczki. O, one się tutaj przyczepiły do kółeczka. Muszę je z drugiej strony troszeczkę, o, w ten sposób przytrzymać. Sięgam po pierwszą laleczkę i ona, zobaczcie, ma takie warkoczyki tutaj zrobione na głowie. Idą od czubka głowy aż po sam koniec. I ja te warkoczyki teraz zrobię w kolorze zielonym. O, wszystko tak dokładnie poprzyczepiam. Pierwszy warkoczyk. Do tego od razu drugi. I to samo z drugiej strony. Proszę bardzo, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Zielone warkoczyki na końcu, zobaczcie, mają zrobioną jeszcze taką malutką kiteczkę. Super! Czas zabrać się za kolejny kolor. Myślę, że świetnie będzie tutaj pasować kolor niebieski. I z koloru niebieskiego wytniemy już jakieś kształty. Ciągniemy trochę ciastoliny. Ups. I z tego niebieskiego koloru, jak rozwałkuję to, wytniemy jakieś fajne kształty. O, ups, odrobina niebieskiego się tutaj wkradła, ale zaraz to wyciągniemy. Nie chcę, żeby to było za cieniutkie, bo będzie mi się tak rozrywać. O, nawet możemy zrobić na tym jakąś taką cieniutką krateczkę, jakiś taki wzór. Odcisnąć i teraz wytniemy z tego na pewno trójkącik. O, jeden, od razu drugi, trzeci, a nie uda się czwartego zrobić, to jeszcze raz rozwałkujemy i wytniemy czwarty trójkącik. I z tych trójkącików chcę teraz zrobić jakiś fajny strój dla naszej laleczki, więc przyczepię je jeden obok drugiego. Z przodu będą trzy trójkąciki. Teraz obracam laleczkę. Mam nadzieję, że nic mi nie spadnie.
I przyczepię jeszcze tutaj, jeden obok. Wow, zobaczcie, laleczka wygląda jakby miała ubraną taką niebieską pelerynę i do tego przepiękne zielone włosy. Sięgam po czerwoną ciastolinę i od razu jeszcze po żółtą. Czas ozdobić teraz tę laleczkę. Myślę, że zrobię jej coś fajnego na głowie. Ona ma taką dużą fryzurę, więc coś tam się na pewno jej przyda. Wezmę troszeczkę czerwonego koloru. Hops! Skacząca ciastolina. I do tego jeszcze niebieski, żółty kolor. O. I to również rozwałkuję, żeby było nieco cieńsze, bo będę wycinać z tego teraz albo kółeczka, albo te jajeczka. Chyba jednak wytnę kółeczka. Kółeczka, które będą przypięte, przyczepione w zasadzie do opaski mojej laleczki. Trzy żółte. I raz, dwa, trzy czerwone. I zaczynamy. Czy uda się coś z tego zrobić? Chyba takie zgięte na pół. Będę przyczepiać o w ten sposób, jeden obok drugiego. Wow, super! To będzie wyglądać jak taka kolorowa ozdoba albo nawet i pióropusz. I czerwony. Niech każdy z Was teraz na dole w komentarzu napisze słowo Play-Doh. No i da oczywiście mi znać, czy Wy w domu bawicie się ciastoliną Play-Doh. Bo zabawa z Play-Doh jest naprawdę super. Wow! Widzicie, został mi jeszcze jeden czerwony. Więc jego chyba uda mi się tutaj włożyć. O, pod to. Wow! Zobaczcie, jaka śliczna, kolorowa ozdoba. Zupełnie jakby się wybierała na karnawał albo na jakąś wakacyjną imprezę. O rany, dobrze, że ja czegoś takiego nie mam na głowie. Chyba bym się od razu przewróciła, chociaż w tym niebieskim czymś, w tych niebieskich trójkątach też mi się troszeczkę ciężko poruszać. Ja jeszcze raz wezmę odrobinę żółtego koloru. I również to rozwałkuję. Taka moja rada, żeby te kawałki ciastoliny nie były zbyt cieniutkie. I teraz nie będę wycinać kółek. Widzicie? Tylko wezmę taką podłużną formę. To jest takie jajo. I postaram się z tego wyciąć dwa takie kształty. O, super. I teraz z tych dwóch jajeczek zrobię chyba spódniczkę dla mojej laleczki. Wiecie co? Chciałam to przyczepić jakoś w ten sposób, ale będę musiała to również złożyć na pół i przyczepić to tutaj wzdłuż pasa. O, nie wygląda to jak spódniczka, a bardziej jak koło do pływania, ale może być, fajnie wygląda. Z drugiej części złożonej na pół zrobię jeszcze tył tego stroju. O, super, świetnie. Super i świetnie, to może i jest, ale na pewno nie mi. Czuję się strasznie. Wyglądam jak jakiś dziwoląg. Nikomu się tak nie pokażę. Przestań, wyglądasz super. Bardzo mi się podobasz. Long surprise i szalona zabawa ciastoliną Play-Doh. Zobaczcie, jak teraz śmiesznie wyglądają moje laleczki. W każdej chwili mogę im ściągnąć tę ciastolinę i znowu będą wyglądać tak jak wcześniej. Podobało Wam się, to zostawcie kciuki do góry. Dla mnie chyba ładniej wygląda laleczka ta z żółto-czerwonej ciastoliny. To również jest ładna, ale ta podoba mi się bardzo, ozdoba na tej głowie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Pa, pa.